Straż Miejska w Tarnobrzegu ma 30 lat. Przez ten czas wiele się w tej formacji zmieniło. Tarnobrzeska Straż Miejska została utworzona w 1991 roku decyzją Rady Miasta. Pierwsze lata jej funkcjonowania były eksperymentem, który nie miał umocowania prawnego. Początki Straży Miejskiej były związane z tym, że sam ustawodawca jeszcze nie wiedział, w którym kierunku pójdzie, ponieważ straże zostały powoływane na początku lat 90., a sama ustawa o strażach gminnych pojawiła się dopiero w 97 roku i to ona określiła nasze kompetencje. Generalnie Straż Miejska zajmuje się szeroko pojętym ładem i porządkiem publicznym. Drugą częścią jej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Jednym słowem uzupełnia działalność policji. Policja zajmuje się w głównej mierze bezpieczeństwem, a w dalszej kolejności ładem i porządkiem publicznym. Dlatego te dwie instytucje nie są konkurencyjne dla siebie, a wręcz przeciwnie, uzupełniają się i sprawne, prawidłowe zarządzanie tymi jednostkami, a podkreślę, że w Tarnobrzegu współpraca między Komendą Miejską Policji a Strażą Miejską, mogę powiedzieć, jest wzorcowa, pozwala na uzupełnienie naszych działań i służby nie wchodzą sobie w kompetencje, a wręcz przeciwnie, współpracują. Obecnie katalog podejmowanych przez strażników interwencji jest bardzo szeroki. Ich działalność nie ogranicza się tylko do patrolowania miasta. Rocznie przyjmują oni łącznie około 4000 zgłoszeń od mieszkańców. To są różnorakie zgłoszenia, od tego, że ktoś zaparkował w miejscu zabronionym, ktoś wyrzucił śmieci, ktoś na przykład ma nieporządek na posesji, ale także takie rzeczy, że przechodząc przez obok posesji wybiegł pies i zaatakował osobę, że ktoś jeździ szybko samochodami po ulicach osiedlowych, gdzie na przykład osoby puszczają głośną muzykę w blokach. Nie wspomniałem tutaj o działaniach środowiskowych. Strażnicy dostali uprawnienia do kontroli palenisk przydomowych, czyli kotłowni, czym ludzie palą, jakiej jakości jest paliwo, w jakich piecach, i te działania są związane z zapewnieniem czystego powietrza i możliwości spokojnego mieszkania sąsiadom. Co jakiś czas pojawiają się rozporządzenia, które poszerzają kompetencje funkcjonariuszy. W zeszłym roku pojawiło się uprawnienie do kontroli nacisku osiowego w pojazdach ciężarowych i to, powiem szczerze, zaczyna spędzać nam sen z oczu, ponieważ Straż Miejska technicznie na tą chwilę nie jest przygotowana do tego. My powinniśmy się zajmować takimi wykroczeniami i działaniami, które są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, czyli najbliżej mieszkańca i dotyczące jego bezpośrednio. Natomiast sfera kontroli pojazdów ciężarowych i nacisków osiowych jak najbardziej jest ważną, bo przeładowane pojazdy niszczą drogi publiczne i drogi miejskie, ale to nie powinna być kompetencja naszej jednostki. W tarnobrzeskiej jednostce obecnie zatrudnionych jest 16 osób, w tym dwóch dyżurnych, komendant i funkcjonariusze pracujący w terenie. Warto dodać, że wśród nich są nie tylko mężczyźni, ale także kobiety.